Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Bank On, a dokładnie z Country Ballsów. Kochani, niestety gra ma dziwny system zapisu. No i co? Spartoliłem to. Muszę niestety zacząć od początku, już tutaj wszedłem, troszeczkę obszukałem, ale zanim to zrobimy, jeszcze się wrócimy, bo myślę, że możemy już mniej więcej ogarnąć sobie te skrzyneczki i ogólnie pouwalniać nasze kulki. Myślę, że już to damy radę zrobić. No właśnie. Raczej damy radę to zrobić. To jest jakiś bojownik? Dobrze widzę? Chyba tak. Dawaj nam tego hełma. Czy nam się zapisują w ogóle nasze przebrania? Zapisują się. Chyba. Tak, zapisują się. I tak, jak tutaj szedłem, to zyskałem chyba jakiś burz. Tak mi przynajmniej wydaje, że to jest burz. George Bush. Dobra, założymy sobie na razie ten burz. Myślę, że będzie spoko. Tarczkę mamy, wąsy mamy. Reszty jeszcze nie mamy. Doświadczony w wiedzę i ogólnie w różne tajniki tej gry wiem, że te zdjęcia to są punkty kontrolne. Niestety, punkty kontrolne działają tylko i wyłącznie na dotychczasową grę. Nic więcej. Więc albo będę przechodził to na kilka razy, albo nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Albo będę musiał po prostu sobie robić tutaj jakieś większe sesje, jeżeli chodzi o rozgrywkę w Candy Ballsach. Szkoda. Bardzo szkoda. Bo myślę, że lepiej stanowczo lepiej byłoby właśnie zrobić jakiś system zapisu, który w miarę by tu działał. Chodźcie kuteczki. Dajcie trochę kulek. Kabum. No, weź to rozwalę. No, kabum. No, myślałem, że walnę go. Pyk. No, rzucaj. Rzucaj tymi gołganami. Więcej. Dawaj, rzucaj. Chcemy przejść. Dobra, jesteśmy dużą kulką. Dziwo, nawet udało nam się tutaj to ogarnąć. I teraz wam pokażę jeszcze, co odkryłem przed sekundą. No, mam przejść. Dobra, przejeździliśmy. Zrobiliśmy sobie miejsce. O nie! O nie! O, jedno HP. Nie jest dobrze. Dobra, już mamy 3. W kaczkach oczywiście są życia. Już trzeba to brać. Kolejny punkt kontrolny. Myślę, że sobie zrobimy. O, akurat podczas sania nam to zrobiło. Spoko. I tak, co ja tu chciałem zrobić? Tu jest ten typek, który rzuca. Padłem tutaj przypadkowo. I tutaj jest jakiś secret. Przynajmniej mi się tak wydaje, że to jest secret, więc zawsze coś sobie tutaj ogarniemy. Jest skrzynia. Lecą nasi. Więcej kulek. Tam też jest jakieś przejście chyba. Dobra, ale na razie nie chcę schodzić na dół, chcę zebrać tą szpulkę. No i kolejny sejwik, no. Nic. Nie da się go rozwalić, niestety. Albo nie mamy mocy jeszcze po prostu na to. Jeszcze nie mamy na to mocy. Zastanawiam się non-stop, co zrobić z tym zapisem. I szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to zrobię. Czemu ja mam kill off? Wow! Ja mam nową jakąś broń. Jak się używa broni? Wystarcza. W ustawieniach jest coś takiego jak... Jest na tarcie, nic. Uderzenie jest... Użyj przedmiotu X. Ale to jest na padzie. To jest na padzie, sterowanie. Użyj przedmiotu F. Gwizdanie Q, okej. No to już chyba mam. Czyli przedmiot używamy za pomocą klawisza F. Ale nie możemy użyć tego przedmiotu. O,
Ale teraz jak mamy kilo, to już możemy robić natarcie. Aha, okej, okay, dobra, rozumiem. Rozumiem. I to sporo leci tych kuleczek. To ja nie wiedział. I w zależności od przedmiotu mamy różną interakcję z innymi otoczeniami. Z innym otoczeniem. Dobra. Och, tych kulek naprawdę ładnie pochapiemy. Tych kuleczek naprawdę bardzo ładnie pochapiemy. Leci tego i leci. Oczywiście Shiro sobie nie odpuści, musi zabrać wszystko. Wszystko jak leci. Dobra, nic już nie ma? Może coś na dole? Nic. Za wodospadem też nic nie ma? Niestety nie. A to był pierwszy pomysł, na który wpadłem w sumie. Tak naprawdę to nie, ale okej. Nas kochasz? Tak, ty nas kochasz. Miło nam. Chyba za tą pomoc, nie? Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj znajdziemy. Więcej parkouru. Brama, tylko od drugiej strony. Jak tam się dostać? Jak tam się dostać? To jest kolejne przejście. Skrzyneczka. No to teraz naprawdę sporo sobie tych rzeczy nakupujemy. Mamy jakiś peasant. Peasant. Dawaj to. Opa. Tam są kratki. Tam są kratki, ale my tam nie przejdziemy niestety. Musimy jakoś przejść naokoło. Tu są kolejne kuleczki. Dobra, spoko. Naprawdę tą grę, o dziwo, nie wiem, może dlatego, że zazwyczaj nie gram w takie gatunki gier, ale gra się tak przyjemnie. Rozwaliłem? Rozwaliłem. Czyli dało się przejść inną stroną. I tu widzę, że chyba też coś jest. Nie? Wydaje mi się, że potrzebuję innej broni do tego. No i to się dało rozwalić. Uruchomiliśmy koło. Dobra, mamy kill off. Jest Minecraft. Jest Minecraft. Nic nie ma. Rozumiem, że dzięki temu kill offowi mam większe DPS-y, tak? O, dziewiątka, dobra. Ale patrz, na przykład to się zapisało, że zebraliśmy. To jest mega dziwne. Pyk. Kolejne HP-ki, kolejne HP-ki. Dobra, czyli tak. Tutaj się zapisało to, że zabraliśmy tych ludzi, więc spoko. Czyli jednak coś się zapisuje. Może jednak znajdziemy jakąś możliwość tego wszystkiego, żeby to pogodzić. Zauważam, że te grzyby też można inaczej ruszyć. Opa, lecisz. Ty też lecisz. Tam jest duża kulka. Jak Rambo. Czy tą zaporę da się ruszyć? To jest pytanie do minut punktów. Nie da się, niestety. Niestety się nie da. Bardzo wielkie mapy są tutaj, naprawdę mega. Twórcy się o dziwo postarali. To jest pierwsza gra z Country Ballsami, którą przynajmniej na daną chwilę mogę powiedzieć, że jest spoko. I że jest warta swojej ceny. Duża kulka, tak! Nie mogę nic tam... Nie mogę wejść, nie! Dobra, chodź tu kulko. O nie! O-o!
Pa. Pyk. Już się nauczyliśmy ich robić. Już nie jest to dla nich takie łatwe, jak było do tej pory. Jeszcze tego trzeba dziada zrobić, ale jeszcze nie wiem jak, bo on tak ma jakby nie patrzeć duży łeb. Czyli trzeba to zrobić albo w formie wielkiej. Pyk. Albo w dużej formie go trzeba walnąć, bo na łebku niestety nie skoczymy. O nie! Nie! Żyjemy, dobra. Uff. Nie powiem, już była panika. To już była panika. To dosyć mocna. I to dosyć mocna panika. Nic nie ma? I żyćku? Nic? Mi się coś pali tylko, okej. No nie, nie trafiłem, nie trafiłem. No. Ale on się i tak chyba zabił. Nie, nie zabił się. Opa. Jak cmokają. Kim ty jesteś? Bardzo bym chciał tam wejść i cię zabić. Da się tam wejść, dobra. O! Jakiś boss chyba. O, 2 HP. No. O nie, jedno HP. Dobra, już 3. No, 1 HP. Oh no! Chciałem tam szybko wejść, ale się nie udało. Nie! Tymi kulkami tak się ciężko steruje czasem. Gdzie jesteś? Dobra, trzeba teraz szybko się jeszcze ogarnąć z życiem. Pykło! Mam jakiś kielich. To co to daje, szkoda, że nie ma opisu umiejętności. Musimy teraz zrobić porządek z tymi na dole. Buta, wjeżdżam. Wow. Dobra, jednak nie wjeżdżam z buta, spokojnie. Jeden mniej. Pyk. Ja nie wiem, czy on ich tutaj nie respi. Pyk. Teraz ty, kulko. O nie! No nie mogę wejść. Padł. No, padli. Pyk. Walnięty. Kolejny item. Posilimy trochę. Ty to uciekaj stąd. Da się ciebie stąd wyrzucić? Uciekaj stąd, powiedziałem. No ja wiem, bardzo mnie kochasz. To prawda, tam byli jeszcze inni, ale okej. Dobra, mamy kolejny item. Mamy kapustę na głowie. To nam chyba dało 5 HP-ków na stałe.
czemu tu nie ma opisu umiejętności? Czemu tu nie ma opisu umiejętności? Rozumiem, że kolce dają nam niewrażliwość na skoki, ale... Czemu tu nie ma opisu? Jakoś trzeba na niego wejść. Dawaj. Pyk. Porobiony. Robi się coraz lepszy w tą grę. Dobra, ten posterunek już obczyściliśmy, więc idziemy dalej. O, tu pizantka chyba wraca, tak? Jak ona wraca. No, przestań, nie denerwuj się. Z miłości. To z miłości. Baba nie bita, wątroba zgnita. Można grać nią w piłkę. I kielichem ją. Tak, wiem, cieszysz się, że cię napierdzielam. Tu jest ich więcej. Dobra, idziemy dalej, kochani. To tak, jeszcze tutaj... O, udało się. Widzę, że trochę przedmiotów pozostawało. A niewątpliwie chciałbym to pozbierać. To koło uruchomiliśmy. Więc chyba czas zejść na dół. 1500 za to. Dobra, i on poszedł tu. I to ostatnio chcieliśmy chyba nawet zrobić. To jest boss! Oink! Chodź tu! Pyk, zrobiony! Kombinezon świni! Co on nam daje? Ale sporo nam przecież poznikało w takim razie. No, wiem, nie tłuczcie mnie. Nie, to jest nowy przedmiot. Dobra, no to jesteśmy świnią. Nawet mniejsze świnki tu są. Nie wiem, czy on się teraz nas boją, czy jak? Ale mamy odrzut teraz, wow! No naprawdę, teraz to jest ładny odrzucik. Podświjmy trochę. Jesteśmy dużą świnią! Duża świnia kontratakuje! Oj, trochę straciliśmy. Trochę straciliśmy życia, dobra. Trzeba go odzyskać. Ciebie, panie, trzeba rozwalić, definitywnie. Pyk. Ale to się przyjemnie gra. Normalnie, naprawdę. Ludzie, to jest boska gra. Nikt mi za to nawet nie płaci, żeby tak mówić. Ciebie to przyjemnie gra. Dobra, rozumiem, że musimy zniszczyć tamten statek. Pytanie, czy my w takim stanie możemy to zrobić. W ten sposób, dobra. Kolejny poszedł. Wow, ale mi szybko życie spadło. Pyk. Porobiony. Porobione, dobra, widzę więzione kulki, więc trzeba od razu tam podlecieć. Rozumiem, że teraz tego nie rozwalimy to, o! Czyli nieważne co mamy założone, ważne, że mam to w ekwipunku.
Też spoko. Nie wiem, czy dużo będą coś robił, czy tam nic nie robią, ale wolę nie ryzykować zbytnio. Opa! Wyskakiwać. 5 na 18 klatek, przecież to jest mnóstwo tego. Tego jest mnóstwo. Nie ma plażowania się tutaj. Opa! To co, cwani byliście? Tak świni. Ja zapomniałem cały czas używać tego Q. Ale to Q, znaczy Q, X, przepraszam. To X pokazuje nam tylko i wyłącznie questy. Też trzeba o tym pamiętać. Dobra, ośmiorniczka. Dawaj tu, bo nie wiem, co to w sumie robi, ale okej. Co ty robisz? A, bo tu były dwa, dobra. Będziemy walczyć coś z ośmiornicą chyba. Oh yes. Zabita. Nic nie dostaliśmy z niej? Jak to tak? Zdrowia ośmiornicy pragnę. Nie dostaliśmy. Jakie chamstwo. Jakie dźwięki. No nie ma jej. A, bo ona tam leży. Dobra, przepraszam. Dwie skrzynki. Ło! Trochę głęboko. Trochę głęboko. Dobra, jak tam wygląda nasza ośmiorniczka? Będę mógł się chować pod ziemię? Chyba nie. Chyba nie. Tylko jedną skrzynię. Dobra, lecimy dalej. Pięknie wpadło. Oj, jak to pięknie wpadło. Dobra, i teraz pytanie. Musimy jakoś się dostać chyba tam, tam i dopiero skoczyć. No, tu jest pokazane, że chyba jakieś króliki nas tutaj będą płuc. No tak, no niestety z tej strony nie wyjdziemy. Nie ma takiej opcji nawet. Nie! Spadłem. No to całkowicie spadłem. No nie, no ja sobie nie odpuszczę tego, no nie ma takiej opcji. Dziękuję. Dobra. Tu powinniśmy doskoczyć. Przeskoczyłem! Tu jest trampolina. Ja pierdziela, a ja się męczę. Ja się męczę, a tu jest trampolina. Ale być może jest jakiś secret związany z tym. Ja myślę, że widzę jakąś zieloną ścianę, która jest czymś pokryta. My sobie też to oczywiście sprawdzimy. Jest więcej tych ćmoków. No czy ty sikasz do wody? Nie, no ta gra jest cudna. Moby sikają do wody. No, się rozmnażacie. O kurde. Hop. Chodźcie, soluba.
No nie, ukuł mnie. Szybkie są. Szybkie są. Nie, nie, nie. Dobra. Pijemy szybko. Trochę ich się tu namnożyło. Mamy hełm Centuriona chyba. O nie. Szybkie życie. Dajcie mi życie na szybko. Oś ty gnoju. Jak one kują. Cholery, jak one kują. Wcale nie jest takie proste, wierzcie mi. Nie, 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 nie. Naprawdę to nie jest takie proste, jak myślicie. Coś jest. Jak się zabije tych kujących, to już pójdzie jakoś lepiej. Ej. Dobra. Widzę, że coś nam się tutaj zaczyna dziać. Znów te. Z jednego takiego robią się dwa takie, dobre. Damy radę. Bo jak nie my, to kto? Już dwa życie, dobra. Pyk. Ostatni. Wygrane. Uhu, moi drodzy, udało nam się. Uhu. O nie! Nie! Umarliśmy. Cholera! Tyle nam się zeszło z tym. Tyle nam się zeszło. A ja padłem jak ciapa. Nie mówcie, że wszystko będzie od początku. Oczywiście, że tak. Nie, nie ma od początku. Uf. Tylko tyle, że musimy odzyskać teraz to, co nasze. No tak, on ma kolec. Dobra, odzyskajmy co nasze. Na szczęście śmierć nie jest aż taka bolesna. Trzeba punkt kontrolny sobie zapisać. A czy możemy lecieć tu? Nie. Coś rozbiliśmy. I to jest chyba dalsze wejście. Coś mi się tu pałęta chyba, co? Dodam na dole. Dobra, widzę, że tu jest zejście całkowite, już takie w dół. Jeszcze tam nie będziemy schodzić. Przejrzyjmy sobie jeszcze tutaj te pomieszczenia. Czy jest szansa wejść na górę? To jest pytanie. To jest pytanie. No, trochę ciężko będzie. Chociaż to są nasze kulki. Wlazłem. Udało się wejść. Wy na dół, wy na dół i wy na dół.
Coś tu słyszę, coś tu musi być. A tu jest wejście. A jak głupi, nie zauważyłem. Mamy chyba nową piosenkę. Pierwszy róg znaleziony. Nie wiem, do czego są rogi, ale okej. Zaraz sobie zobaczymy. Ale raczej zobaczymy to już w następnym odcinku, moi drodzy. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w dalszych odcinkach. Z Bank On. Trzymajcie się. Hej, hej!